I przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 15. Informacje przewodniczących. Czy ktoś z przewodniczących komisji problemowych chciał zabrać głos w tym punkcie? Pani Zofia Jarkowska, proszę. Dzisiaj mieliśmy komisję. Dzisiaj mieliśmy komisję, podróżuję teraz przy Darii Dąbrowskiej w sprawie piszczącego urządzenia do ćwiczeń klatki piersiowej oraz w sprawie ławki przy stole ping-pongowym. I co zadecydowaliśmy? No, komisja była złożona z przedstawicielki z ZIP-u, radnych i wykonawcy, który ustawiał ten namiot siłowy. Postanowiliśmy, że ZIKIT wystąpi do producenta urządzeń, żeby to urządzenie albo naprawił, albo wymienił, ponieważ rzeczywiście piszczy. Bo przy takim małym, bo tam się siada na ławeczce i to tak wygląda, że tak się ćwiczy. Przy takim małym nacisku to bardzo słabo piszczy. My próbowaliśmy to z panią radną Mocą, ale dzisiaj wykonawca całą siłą próbował i rzeczywiście piszczy, no więc trzeba to uwzględnić tym mieszkańcom, którzy się skarżą. Natomiast skarżą się również w sprawie ławki usytuowanej przy stole ping-pongowym, o którą ja występowałam. Ponieważ no, jest stół, jedni grają, drudzy obserwują. Jest tej młodzieży tam sporo i no, nawet żeby sobie położyli swoje osobiste rzeczy, bo czasem się trzeba rozebrać czy w plecach położyć, to musi mieć na czymś, bo wykładli to na trawie i siadali na trawie ci obserwatorzy albo półkę na tym stole ping-pongowym, no co właściwie to już w ogóle jest nie do przyjęcia. No oczywiście tej ławki nie chcemy stamtąd usunąć, bo rozmawiałam z dwoma paniami, które się skarżyły i dzwoniły właśnie do rady dzielnicy. Jedna pani powiedziała, że mieszka tam szef koleżanki męża i wciąż się żali. A koleżanka pracuje w ZIP-icie, a ona się jej pyta, to jak to ty pracujesz w ZIP-icie i nie potrafisz sobie załatwić tego, żeby ławkę zabrali. No więc tej ławki nie chcemy naprawdę stamtąd zabierać, bo mijałoby się to z celem, bo jeżeli 200 metrów dalej postawimy, to ona już będzie bezużyteczna. Natomiast bardzo prosimy zarząd, panie przewodniczący, o wystąpienie do Straży Miejskiej, żeby Straż Miejska objęła stałym nadzorem nocnym ten ogródek, a szczególnie tą ławkę, bo tam podobno przychodzi młodzież i strasznie rozrabia w nocy. No to ławka jest na dzień ustawiona, a nie na noc. Dziękuję bardzo. To jeszcze nie jest. To jest jeden ogródek, a teraz w sprawie drugiego ogródka wczoraj czytałyśmy na Komisji Ochrony Środowiska na posiedzeniu pisma, z których wynika, że Wydział Skarbu odpowiadając ZIP-owi stwierdził, że działka ta 357, na której stoją nasze urządzenia w ogródku jordanowskim przy bloku 47 drugiego pułku lotniczego, nie jest objęta żadną umową, ani umową dzierżawy, ani żadną inną. W związku z tym stoi ten śmietnik tam bezprawnie i bardzo prosimy o wystąpienie do wspólnoty mieszkaniowej, żeby sobie zabrała śmietnik. Ale z drugiej strony prosimy o wystąpienie do Wydziału Skarbu, aby dał umowę, no nie na tą działkę, tylko na jakąś inną, bo oni będą zwracać się do Wydziału Skarbu. Więc bardzo prosimy, żeby Wydział Skarbu wiedział, że my już ich nie chcemy z tym śmietnikiem tam. Że oni tam nie mogą mieć śmietnika. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o ten śmietnik, to faktycznie to jest problem, który przewija się od wielu lat przez dzielnicę. Natomiast ta wspólnota otrzymała to pismo do wiadomości
i powinna podjąć w tym zakresie stosowne działania. Nikt nie zarząd też, że wystąpimy z takiej pismem do wspólnoty, bo faktycznie wspólnocie może to nie przeszkadzać, że ten świetnik jest na terenie ogródka, natomiast no, osobom korzystającym z ogródka może to przeszkadza. No i zdecydowanie nie przeszkadza. Tak. Czy ktoś jeszcze w informacjach przewodniczący Komisji Problemów Wielkiego zabrać głos? Pani Fawzacie, proszę. Halo. W związku z tym, że na komisji sprawowania potrzebnego właśnie była debata na temat wózewki przy ulicy Centralnej i Nowochódzkiej, dosyć kontrowersyjnej, o opinii będzie przewodniczący mówił w informacjach zarządu. Na następnym posiedzeniu komisji chciałbym, żebyśmy tą sprawę omówili sobie jeszcze dokładniej, tam problemem jest układ drogowy, więc będziemy proponować jakieś rozwiązania, które no, myślę, że będą lepsze dla mieszkańców, aby nie stworzyć tam jakiegoś problemu. I zapraszam Państwa wszystkich, nie tylko członków komisji, ale również pozostałych radnych, którzy są z tamtej okolicy. Myślę, że to proszę nie jest również trybunał. Czy jeszcze ktoś przewodniczący komisji problemowej? Pan Witold Dekiurski, potem pan Maciej Kotak. Może mikrofon? W najbliższym czasie. Nie trzeba na mikrofon. Nie? Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, która tutaj na Przyżynach realizuje projekt wspólnie z dzielnicą, zwróciła się do mnie z prośbą, bym zorganizował spotkanie komisji, na które zapraszam wszystkie radnych, wszystkich Państwa radnych. Podczas tego spotkania fundacja, która, tak jak wspomniałem, realizuje projekt, chciałaby przedstawić stan realizacji tego projektu, przedstawić go Państwu radnym. O terminie komisji powiadają Państwa w najbliższym czasie. Natomiast teraz, korzystając z okazji, na tą komisję serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Pan Maciej Kotarba. Tak, no, z racji tego, że pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia, ale chciałbym Państwu podać informację tak stricte związaną z moją pracą i moim zawodem, a dotyczącą bezpośrednio naszą dzielnicę. Od 1 listopada w miejscu stacjonowania, które znajduje się przy szpitalu Rydygiera, stacjonuje dodatkowy zespół ratownictwa medycznego, czyli dodatkowa karetka. Funkcjonuje ona codziennie od 7 do 19. Także od dwóch tygodni mamy dodatkową karetkę, jest to już licząc z zespołem, który stacjonuje za Nową Hutą w Kotmyndzowie, jest to szósty zespół. Także dzięki temu ten czas dotarcia zespołów, w sumie najbardziej w północną część dzielnicy skróci się i bezpieczeństwo mieszkańców poprawi się. I staramy się o to, by zespół ten, bo to jest umowa na 2 miesiące, bo tak się kończy kontrakt całego ratownictwa, ale staramy się i myślimy, że wojewoda zdecyduje, że również od 1 stycznia ten zespół nadal będzie funkcjonował. Być może całodobowo, ale na to są już szanse. Dziękuję bardzo, panie Maćku. Czy jeszcze coś w informacjach przewodniczącej komisji programowej chciał zabrać głos?